szkół, wszyscy przedstawiciele władz samorządowych, drodzy Państwo. Dzisiaj kolejna rocznica niepodległości naszej ojczyzny. Słowo ojczyzna jest nam bardzo bliskie, bo można to słowo rozumieć w różnych aspektach, w tym bardzo obszernym aspekcie, jakim jest nasza najdroższa Rzeczpospolita. Można rozumieć też jako ta cząstka ziemi, na której mieszkamy, to jest nasza mała ojczyzna. Ten kawałek ziemi, który mamy jako rolę uprawną, to też ojcowizna tak zwana, na którą się często wraca. Choćby nawet człowiek wyjechał gdzieś tam daleko, za ocean czy za granicę, to na pewno często myśli o którejś z tej ojczyzny. Najczęściej myśli się o tej ojczyźnie najbliższej sercu, którą jest ten skrawek ziemi, z której pochodzę, w której się urodziłem czy urodziłam, w której się wychowywaliśmy. Do niej się najczęściej myślami i sercem wraca. Nawet kiedyś wyjeżdżający za granicę, gdzieś za ocean, tak jak znamy to z filmów, zabierał do swojego woreczka, do walizki, trochę ziemi ojczystej. I tą ziemię przechowywał z wielką czcią, wracając często myślami, wieczorem, czy w innych okolicznościach do tego i otwierał tą ziemię, nawet czasem całując z tęsknoty za swoją ojczyzną, za swoją ojcowizną. Maria Konopnicka w jednym ze swoich wierszy pytała: kochasz ty dom, rodzinny dom? I dalej pisała: o, jeśli kochasz, jeśli chcesz żyć pod tym dachem, chleb jeść zbóż, sercem ojczystych progów strzeż, serce w ojczystych ścianach złóż. Kochani siostry i bracia, dzisiaj święto niepodległości. I w takiej uroczystej chwili, jak nie zapytać siebie samych, czy rzeczywiście kochamy ten wspólny polski dom, naszą ojczyznę? Psalmista pański wołał: Jeruzalem, jeśli zapomnę o tobie, niech ustnie moja prawica. Niech język mi wszystkim do podniebienia, jeśli nie postawię Jeruzalem ponad największą moją radość. W książce pod tytułem Serce autor pisał: kocham ojczyznę, bo moja matka się tutaj urodziła, bo w tej świętej ziemi spoczywają ci wszyscy przodkowie, których opłakuje matka i czci ojciec. Bo miasto moje rodzinne, mowa, książki uczące mnie, bo mój brat, moja siostra, koledzy moi, cały wielki naród, wśród którego żyję, przyroda, co w Wieruszowskiej ziemi byli tacy, którzy przelewali krew w obronie tejże małej ojczyzny, którzy później starali się także o to zadbać, aby pamięć o nich nigdy nie zaginęła. Dlatego tam, gdzie dzisiaj pójdziemy, pomnik Chrystusa Króla jest także tego znakiem, że o tę małą ojczyznę ktoś kiedyś walczył i dzisiaj także dba o to, aby pamięć o nich nie zaginęła. Dobrze, że tu jesteś. Słowami sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego dziękujemy najlepszemu Ojcu, że wzbudził w naszym narodzie wielkich mężów, mocarzy ducha, natchnął im wiarą i miłością do ojczyzny, że byli dla nas natchnieniem i nauczycielami, że podnosili ducha, szepili nas i przygotowywali do momentu zmartwychwstania. Dzisiaj także we mszy świętej wspominamy wszystkich, którzy polegli w walce o wolność ojczyzny we wszystkich ruchach ojców ku przyszłości z Chrystusem. Idźmy, prosząc Boga za wielkim kaznodzieją swej mowy, księdzem Piotrem Skarbą. Boże,
Rządco i Panie narodów, z ręki karności Twojej racz nas nie wypuszczać. Błogosław Ojczyźnie naszej, bo Tobie zawsze wierna chwałę przynosiła imieniu Twem, a syny swe wiodła ku szczęśliwości. Kochani, niech więc dzisiejsza uroczystość uwrażliwi nas na sprawy społeczne i narodowe. Niech ożywi pamięć, która ogarnie dzieje zrywów i powstań, klęsk i zwycięstw wielu Polaków, pokoleń Polaków, które na sercu leży wielkiego dorobku przeszłości korzystamy. Nie zmarnujmy tego ogromnego dziedzictwa. Podejmujmy wciąż trud odpowiedzialności za przyszłość naszego kraju. Niech Bóg pobłogosławi naszym szlachetnym wysiłkom. Niech błogosławi naszą Ojczyznę. Amen. Kończymy tutaj pod pomnikiem odśpiewaniem wspólnie pieśni Do Chrystusa Króla. Ono nas zawsze prowadzić będzie i świecić jak słońce jasno naprzód przebogiem. Młodzi rycerze do walki z grzechem swej duszy. Potem nam Jezus boski ukryty, z nim wuj nasz zastęp wyruszy. Potem nam Jezus boski ukryty, z nim wuj nasz zastęp wyruszy. Niech będzie pochwalony Jezus.